Oto 9 uczniów ze słabymi ocenami. Wśród nich ukryłem jednego kujona. Co 10 minut gracze wygłosują jedną osobę. Jeśli kujon przetrwa godzinę, wygra 500 zł. Pierwsza runda startuje teraz, macie 10 minut. Let's go. Siema. Ja już jestem przygotowany. No to tak, do jedyneczki poprosiłbym pytanie. Losuję. Ile to 2 plus 2 razy 2? 2 razy 2 to 4, plus 2 to 6. Dobra, co ja? Powiedz. Co za testy od razu? No to do czwóreczki teraz. Jak się gotuje jajko 5 minut, ile będzie gotowało się 3 jajka? 5 minut, jak sadzisz 3 od razu. Kurde, przechytrzył mnie. A nie chcecie się poznać czy coś? Właśnie chcę powiedzieć, że zapoznanie albo coś, a nie od razu pytania. Ten wyleciał z konkretami. Ja tu przyszłem tak naprawdę wygrać hajs, więc wiecie. Skoro mówisz, że chcesz wygrać to 500 zł, to znaczy, że ty jesteś kujonym, tak? Nie, skończę. No dobra, no to zacznijmy od jedynki. Przedstaw się. Dobra, ja jestem Zuza, jestem 04 i jestem w 4 klasie liceum. No to ja jestem Krzysztof, mam 18 lat, jestem znany też jako lisowiec i moje oceny są miód malina, tak zwane. Trójeczka. Jestem 07, czyli mam 17 lat już. Chodzę do drugiej klasy zawodówki, a moja średnia to jest 2,80. Coś mi to śmierć. Niedosłownie mi... Nie chcę chodzić na lekcje, ja mam godzinę drogi do szkoły autobusem i ja po prostu tak dużo oblewam lekcji, że ja nawet rok temu ledwo co zdałam, bo miałam słabą frekwencję, słabe oceny. Sebastian, miło mi, chodzę do drugiej klasy reklamy, technikum. Uczę się tak, żeby zdać, więc moje oceny są zdawalne. Jestem Nikolas, mam 17 lat. Moja średnia to 2,14, frekwencja prawie 50%, jestem oraz drugi w pierwszej klasie szkoły wojskowej. To jestem Nikola, niedługo mam 17 lat, jestem w technikum na reklamie i moja średnia to 2,75. Ktoś kłamie, pamiętajcie, ktoś kłamie. Ja jestem Maja, moja średnia to 2,78. Rozszerzam angielski, historię i zapomniałam. W sumie co? A, polski? Za rok mam maturę, bo jestem w trzeciej klasie, nie wiem czy mówiłam, to tyle. Okej, jestem Wojtek, znany jako Mango, mam 17 lat i chodzę na gastro do drugiej klasy. Dobra. Jestem Kamil jako fejcik, nie zdaję klasy, bo robię muzykę. Jestem liceum dla dorosłych, teraz zdałem już właśnie jedną zawodówkę. Moja średnia jakoś 3,14, coś takiego. Znacie taką stronę Frekwencja Edu? Tak. Ja sprawdzam co tydzień. No właśnie, no to jak macie chujową frekwencję, to się trochę świeci na czerwono. Nie wiem, jak przyprowadzę do frekwencja. Przez to nie zdałam zeszłej klasy. Macie jeszcze 4 minuty, szukajcie. To ja może tak do dziewiąteczki mam pytanko. Kiedy był krzest Polski? O kurwa. No gdzieś koło 900 któregoś. Jeszcze dwóch liczb ci brakuje. 9, 6 coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja też tego nie zapisałem jednak. Ale wiecie, ta osoba, która jest impostorem, nie powie wam dobrej odpowiedzi raczej, bo to by było obvious. Ej, ale zauważcie to. Osoba mądra ma najłatwiejszą teraz robotę, bo łatwiej udawać głupiego niż mądrego. Ja bym miała pytanie do wszystkich. Jakie przedmioty rozszerzacie? Ja rozszerzam geografię. No to ja jestem w zawodówce, więc ja się nie przygotowuję do matur. Prawdopodobnie ich nie zdaję. Ja angielski. Polski, geografia i historia. Ja rozszerzam angielski, który w sumie nie jest do końca rozszerzony. No, ja mówiłam, że rozszerzam angielski, historię i polski. Ja rozszerzam biologię. Ja rozszerzam biologię i angielski, ale mam pytanie do trójki bodajże, bo ona chyba powiedziała, że jest z zawodówki. Powiedziałaś, że nie będziesz zdawać matur. No, nie planuję podchodzić. W zawodówce nie ma matur. No, dlatego mówię, że nie podchodzę, bo można podchodzić, jeśli się chce. Nie. Ogólnie możesz nie podejść do matury, jeżeli nie chcesz. No, można nie podejść, ale można też podejść, jeśli się chce i wtedy się przygotowuje ta osoba. W zawodówce nie masz opcji podejść do matury. Co? Ale naprawdę, nie ma napisane, że możesz zdawać, nie możesz zdawać matury. No, no ja też właśnie no, wyszłam, nie ma tam. Trójka sus. A tam w ogóle nie ma możliwości. Jest, tylko trzeba się przygotowywać poza szkołą, w sensie, że na własną rękę. I wtedy taki dokument wysyłasz. Ja to pierwsze słyszę. Ja też pierwsze słyszę. Ja chciałem powiedzieć, że już po czasie. Przed nami pierwsze głosowanie, ale najpierw subskrybuj ten kanał i daj followka na Insta. Tam są informacje o rekrutacji do nowych konkursów. Zastanówcie się dobrze, kto waszym zdaniem może tutaj być kujonem. Chowam teraz kamerkę, żebyście mogli oddać głos anonimowo. Weźcie jakieś kartki, długopisy i napiszcie numerek. Mamy wyniki i jest tutaj duża większość. Aż 7 osób zagłosowało na tę osobę i pożegnamy się teraz z trójką. To by się spodziewał. A nas czeka kolejna runda. Chyba, że chcecie już zakończyć. Jesteście pewni, że trójka to był impostor? Wtedy każdy z was zostanie po 100. Ale jeżeli impostor jest nadal w waszym gronie, to wy nie wygrywacie nic, a on z buta zgarnie 500. Nie no, lecimy. Lecimy dalej. Dalej. To kolejne 10 minut, startuję teraz, bawcie się dobrze. Ja bym miała pytanie do ósemki. W której ławce siedzisz, bo wyglądasz trochę na takiego kujona?
okulary zgadłem. W sumie jedyny okularnik tutaj. Nie, siedzę głównie w takiej drugiej od końca. Dobra, to ja mam pytanie do wszystkich, bo to może dużo powiedzieć. W której ławce siedzicie? Ostatnia. Ostatnia. Ja tak po środku, bo jestem strasznie ślepa. U nas tą bitwa o ławki, więc jakby każdy siedzi na każdej lekcji gdzie indziej. To u mnie bardziej jest tak, że nie chodzi która ławka, tylko z kim mogę siedzieć w ławce. Znaczy z przodu nie siadam, ale jak na przykład jest jakiś spoko ziomek w pierwszej ławce, no to siądę obok niego. Ja siedzę przeważnie w ostatniej albo gdzieś na środku, bo nas też się cały czas biją o te ławki. Ja tylko chciałem przypomnieć, że można tutaj kłamać, nie? Więc nie tylko zwracajcie uwagę na to, co mówią ludzie, ale na przykład popatrzcie na ich otoczenie. Ty ktoś ma jakieś książki? Nie, jak coś to mam z tyłu półkę, która wygląda jakby miała książki, ale ona ma tam albumy K-popowe, więc tak tylko od razu mówię. K-popiara? A takie pytanie, czemu macie chujowe oceny? Czy wam się po prostu nie chce? Czy macie jakiś inny cel? Czemu nie przejmujecie się ocenami? Ja mogę zacząć w sumie. No właśnie chciałem powiedzieć. Ja mam w tym roku maturę i mam absolutnie w dupie przedmioty, których nie rozszerzam, więc no po prostu skupiam się na tym, na czym chcę i na czym mi zależy, żeby wiecie, pójść wyżej. U mnie to siedzi matematyka, nie wiem jak u was, i nie chce mi się chodzić do tej szkoły. Mam z niektórych ocen 50% frekwencji. No to u mnie to jest tak, że ranga się sama nie wbije. Trzeba poświęcić czas niestety, a poza tym się nie chce i matma też leży. To u mnie wygląda to tak, że ja mam słaby kontakt, mimo że z nauczycielami, plus słabo się wysypiam, przez to nie mam czasu na naukę. U mnie jest tak, że ja przychodzę jak mój ziomek jest, więc mam mało frekwencji i głównie to idę w tą muzykę, może jakieś potesty studiologiczne, więc nie mam jakiejś wyższej potrzeby zdawać w ogóle. No ja ogólnie mam tak, że to w sumie mi się nie chce uczyć, ale też nie rozumiem w ogóle matematyki, więc mi też jakby ciężko jest przyswoić tą wiedzę z niej. Ze względu na dyslekcję, no to brakuje mi tego czasu na sprawdzianach, przez co mam słabe te oceny. Nawet jakbym chciała się nauczyć, to potrzebuję więcej tego czasu. No dlatego te słabe oceny też się biorą. No, ja ogółem nie zdaję z matematyki, jakoś też mi nie idzie to bardzo. A tak, w zasadzie reszta ocen to jest takie byleby zdać, bo już nie zdałem jednego roku, więc no nie chcę siedzieć dłużej w tej szkole. Słuchajcie, macie jakieś tropy? Ktoś wam śmierdzi? Problemy. Aktualnie jeszcze nie. To na kogo będziecie głosować? Ja mam pytanie, jaki jest wasz przedmiot, na którym lubicie się po prostu siedzieć, was trochę bardziej ciekawi. Podstawy reklamy albo tworzenie przekazów reklamowych. Podstawy reklamy to jest najgorszy przedmiot na świecie. Co ty mówisz? Nie, nie. Przecież tam trzeba znać na pamięć wszystkie te marketingi, te inne. Nienawidzę tego. To jest łatwe. Ja się uczę biologii głównie, bo chcę pisać maturę z biologii. No i wiadomo, angielski był łatwy i się przyda. Ja mam dwa ulubione. To jest EDB i EW, czyli edukacja wojskowa. Mamy z bardzo zajebistego nauczyciela, można pogadać, pośmiać się i to w sumie tylko dlatego. Ja w sumie z tych mniej wymagających, no to edukacja multimedialna, bo w sumie tam nic nie robiłem praktycznie. Co to są za przedmioty? Ja dole. Dla mnie biologia, ale mam na to dobre usprawiedliwienie. Tylko i wyłącznie ze względu na to, że biologię prowadzi moja wychowawczyni. Słuchajcie, koniec czasu! Teraz myślę, że będzie jeszcze trudniej niż poprzedniej. Nie wiem totalnie, na kogo padną głosy, ale na całe szczęście ja nie będę musiał wybierać, tylko wy. Mamy głosy. Znowu ktoś odpadnie, ale było blisko, bardzo blisko, ponieważ dwie osoby dostały po dwa głosy, a jedna dostała trzy. Z tą osobą się pożegnamy oczywiście. Jest to numer... 1. Wiedziałam! Słuchajcie, najpierw czeka nas decyzja, czy gramy w ogóle dalej. Ja bym dał gralej. Dalej. Dał gralej? Gralej. Gralej. Chciałem, żeby każdy opowiedział, jak widzi swoją przyszłość. W sensie, co planuje robić w życiu. Może to wam coś pomoże. Ja myślę nad pracą u Hodo, żeby mu content zrobić. Darmowe 500 zł, wiadomo, nie? Tylko z tego chcesz się utrzymać? To ciężko. Totalnie nie wiem. No jestem techniką z przypadku. Wybrałem tą reklamę, bo nie miałem pomysłu na coś innego. Dobra, co do mnie, to ja nie wiem, na co pójdę, jak mam być szczery. Byle płacili i będzie dobrze. Ja to w sumie, nie wiem, albo fotograf, albo no tworzenie reklam, coś tego typu. Coś z reżyserią, coś takiego z nagrywaniem, pochodzę na zajęcia filmowe, więc no ja ze swoim profilem nie chcę mieć nic związanego. Uwaga, moje małe marzenie, żeby zostać profesjonalnym siatkarzem, bardzo lubię grać w siatkówkę, sprawia mi to wiele przyjemności, a jak mi się w tym nie uda, no to jestem na gastro, więc mogę, nie wiem, sobie z jakiegoś food trucka zrobić i jeździć po Polsce. Ja tak jak mówiłem, muzyka, praca w studiu może. Tam dziewczyny miałyście jakieś pytania, nie? Na początku, nie? Jakie macie sposoby na ściąganie? No to klasy. Klasycznie, nóżka na nóżkę, do tego telefonik tutaj. Dokładnie tak samo. Podobnie. Tylko, że bardziej z jakąś kartką czy coś, bo wiecie, jak dziewczyny mają spódniczki, cukienki, coś takiego, no to tam bardziej można ukryć czy coś takiego. Jak siedzi ktoś przede mną mądry, to zawsze podaję kartkę, żeby mi napisał odpowiedzi po prostu. Ogólnie albo że mam telefonu, albo od kolegi, a teraz mam jeszcze zegarek, na którym mogę czytać wiadomości, mogę sobie przesłać. Tak samo, no. Albo najczęstszy mój sposób. I miałem co i syna i Ducha Świętego. Tylko chciałem powiedzieć, że patrząc po ich średnich, to
chyba te sposoby na ściąganie nie działają. Nie słuchajcie ich. Kto wam wygląda na kujona? No właśnie, tak znajdą. Wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem, że to powiesz. Ja bym wstawił szóstkę. Szczerze. Ja też szóstkę, dlatego że powiedziała, że dla niej są proste podstawy reklamy, a u mnie w klasie to praktycznie każdy ma sobie na dwójki. Zgadzam się. No, też się muszę z wami zgodzić. No dobra, to ja tak na rozluźnienie dam pytanko, tak? Od ilu zaczyna się stanik prawdziwej kobiety? Nie podejmuj takich tematów! Dwójka właśnie zarobił co najmniej dwa głosy. Chciałbym uwzględnić, że kujon nie wiedziałby, co to stanik, ponieważ nie ma czasu na kobiety, jak wszyscy wiemy, albo na mężczyzn. Przygotujcie się na kolejne głosowanie. No i zobaczymy, z kim się pożegnamy. Znowu ktoś odpadnie i znowu podobna sytuacja. Osoba, która odpadnie, ma trzy głosy, ale były dwie osoby, które miały po dwa. A osoba, która odpadnie, ma numerek 5. Kurna, dobra. Miło było. Chcecie grać dalej? Tak. Pytania nie było. Dobra, no to teraz to drugie pytanie. Czy myślicie, że to jest agent, jeśli tak, to kto? Nie mam pojęcia. Ja jestem sas na temat szóstki. No, ja nie chcę tak pochopnie oskarżać, więc... nie wiem, w sumie naprawdę nie wiem z tych osób, bardziej z tamtych, co odpadły. Ja mam podejrzenie, że ósemka, ale tylko i wyłącznie dlatego, że tak z wyglądu wygląda na kujona. Dla mnie szósteczka cały czas może być. No, dla mnie też szóstka sus. I to mocno. To ja mam takie wyzwanko dla was. Pokażcie, jak wyglądają wasze notatki teraz. Uuu, nice. Jak nie mam zeszytu, bo nie piszę? No to będzie to podejrzane. Potrzebuję minuty. A, proszę bardzo, lekkie hieroglify, ale da się doczytać. To jest w sumie podstawy przedsiębiorczości. Tu praktycznie w ogóle nic nie. Pepe. Ale są pozaznaczone jakieś tam rzeczy, wiecie, że ważne. To jakby się do lekcji. Właśnie, szóstka, szóstka. Robisz się jeszcze bardziej sas niż byłaś. To jest podkreślony tylko temat lekcji, tyle. No. Ja mam matematykę. A ty wy macie różne zeszyty do różnych przedmiotów? Co? Właśnie. Czasami tak. Nie no, co sami kujoni, nie? Nie da się mieć jednego zeszytu do 18 przedmiotów. Generalnie mam problem, bo tak jak Hodo mówi, ja mam jeden zeszyt do wszystkiego, tylko mały problem, bo minęło pół roku, a ja mam uzupełnione 4 strony. No ja w ogóle matmy nie zapisuję, ja robię tak, zdjęcie tablicy. I potem już nigdy na to nie zajrzysz, tak? Tak. To ja do czwórki mam pytanie, co to jest obiektyw fotograficzny? Przecież to nie jest z reklamy, obiektyw fotograficzny? Co to jest? Powiedz. Pytanie. To bardziej z polskiego, wiesz? Nie. Czyli czwórka nie wiesz, co to jest? Nie. Trochę sus, że chłop nie wie, czym jest obiektyw nawet. A po co mi to wiedzieć? Jestem za czwóreczką tym razem. Po co takie głupoty wiedzieć? Dobra, dwójka, wale jakieś pytanie. Mam jeszcze jedno. Z jakimi państwami graniczy Polska? I może zacznijmy od numerku 6. Ukraina i Niemcy chyba? Ale wymień wszystkie. Chyba? Nie wiem! A, muszę zapisać sobie. Litwa może? Ósemka ma globus z tyłu, to będzie wiedział. Ja do problemu. A trochę sus, że tu taki kujon, a nagle udaje, że nie wie, z czym graniczy. Ja naprawdę nie wiem! No dobra, to kto chce wymienić? Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Ukraina i Rosja. O kurde, brawo. Dla mnie to jest sas, ja też bym głosowała na szóstkę, bo jednak granice Polski, no to chyba każdy wie, jeżdżąc na wakacje czy coś. No to jest taka ostatnia osoba, która mogłaby stąd być, ewentualnie siódemka, ale tylko ze względu na to, przepraszam, ale no kobiety dobrze się zawsze uczą. Co to jest, kurde, seksizm? Ja nie potrafię naprawdę, no przysięgam. Dobra, proszę państwa, czas minął. Spodziewam się, jak będzie wyglądać głosowanie, ale zobaczmy, być może ktoś kłamał, być może coś tutaj się zmieniło. No proszę państwa, wszystko dostała 5 głosów. Niestety musimy się z nią pożegnać. Będziecie żałować. Teraz bardzo ważne pytanie. Wyrzuciliśmy 4 osoby. Czy myślicie, że kujon jeszcze jest w waszym gronie? No to jest dobre pytanie. Niech każdy da jakiś argument. Kurde, powiem wam, że nie wiem, no. Ja myślę, że to w ogóle szóstka była, więc. W sensie mi się wydawało, że szóstka tak pod koniec już miała wywalone, bo wiedziała, że i tak ją wywalimy, bo odgadliśmy, kim jest. No nie wiem. Szóstka coś za mądre argumenty jak na nas. No nie, no błagam, no. Jeszcze mam pomysł, aby ten stereotyp polecieć i siódemkę wywalić i panowie wam ufa, tak? No nie, no nie. To poczekajcie. Zacznijmy od tego, czy gramy dalej. Ręka do góry, kto chce grać dalej. Dobra, niech będzie fan jakiś. Zaczynamy tę rundę, ale ja wytoczę najpierw działa. Chciałbym, żebyście pokazali, kto może, swoje świadectwa. Proszę, czemu ty masz świadectwa obok siebie? No, bo przepisywałam średnio. To jest ważny moment dla was, obserwujcie. 3 pierwsze przedmioty dopuszczające, no błagam. Myślę, że widać, że nie ma paska. No to tak, dwójeczka, dostateczny. Dwójeczka. I tutaj macie potwierdzenie. To jak co, wymieniłeś praktycznie wszystkie moje oceny. Ej, bez
zobaczysz. Nie wiem, czy będzie widać cokolwiek. Wygląda jak dopuszczający albo dostateczny. Nie wiem, czy coś widać. Dobra, ósemeczka? Nie pokażę, ja musiałbym się spytać mamy, ale mamy nie ma aktualnie w domu. To ja już wam więcej pomagać nie będę. Dyskutujcie. Nie no, czy komuś by się chciało do odcinka fejkować świadectwo? Ja mogę pieczątkę pokazać. Nie. No ale dobra, jest pieczątka. No pieczątka, git, no. Dobra, ja mam pytanie. Czy wy macie jakiś ulubiony serial? Ja Szkoła dla Elit. Okej. Nie pytajcie dlaczego, proszę, nie pytajcie. Arcane było super. No ja wolę się nie przyznałeś tak nazwami, ale ogólnie K-dramy, to te takie koreańskie. Ja tak szczerze nie oglądam seriali, jestem bardziej typem, który ogląda anime. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ósemka ma globus. Dostałem go na jakieś szóste urodziny. I używasz do dziś. Chujon. Nie, kurwa, wiesz kiedy ja ostatni raz go używałem? On ma kurz na sobie. To poprosimy test białej rękawiczki, wtedy, tak, wtedy dokładnie. Wiesz. Ty, no widać, faktycznie. Dobra, jest. Ja lubię seriale o napadach na banki, więc mamy Kalejdoskop, La Casa de Papel i teraz jeszcze Berlin wyszedł. No dobra, to wy znacie już mój głos mimo wszystko. Nie no, przysięgam, jeżeli dwójka jest tak dobrym aktorem. Aktorem można się urodzić, a ja się nie urodziłem. Hodo, możesz już. No, proszę bardzo, siódemka. Czy ja rozumiem, że kieruje wami tylko i wyłącznie staropolski seksizm, tak? No ale nie wiem, jak wam to zaargumentować, że naprawdę jakby dostaliście moje oceny. Oceny z Librusa też mogę pokazać, ja naprawdę chujowo za przeproszeniem się uczę, no nie wiem. Ta dysleksja, no to jest jakby taki, wiecie, bardzo duża przeszkoda, żeby dostać dobre oceny. A zawsze możemy zrobić remis, nie? Remis to jest raczej coś w stylu, że musimy zgłosować na siebie raczej, nie? No, tak. No to ja nie wiem, czy bym ufał. Musimy sobie zaufać. Zagłosujmy na siebie, po prostu pogadamy jeszcze w następnej rundzie, okej? Okay? Bo mam parę pytań do czwórki. Ja na siódemkę od razu mówię, głosuję. Nie przekonała mnie i no. Ja do widzenia jej robię, pa, pa. Ale ja gaduję, że będzie albo remis, albo eliminacja. Nie zrobimy już remisu, skoro dwójka chce tak konkretnie siódemkę. Już zagłosujecie na dwójkę. No nie no, nie pozwolę na to. Dobra, to koniec, proszę państwa. Teraz się dowiemy, co tu się wydarzy. No dobra, słuchajcie, mam wyniki. Nie ma remisu, jak się nie trudno domyślić. Ale trzy osoby dostały głosy. O, to miłe. Jedna z osób zebrała trzy głosy i to jest oczywiście siódemka. Żegnaj! Przed nami bardzo ważna decyzja. Czy chcecie jeszcze zagrać? Czy uważacie, że już wy, jako czwórka, jesteście na pewno niewinni? Ja wam ufam, chłopaki. Ja wam też ufam. Zawsze możecie zagrać i potem walnąć remis, jak wolicie, nie? W sumie to sobie ufamy. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że dwójka ma podręcznik, to tyle. No z czegoś brałeś te pytania? A, no tak, z internetu. Pa, gościu. A ty sobie wydrukowałeś to wszystko. No, doktor. Przygotowany chłopak. Pytanie, czy chcecie rundę, czy nie? Może nie będziemy dyskutować, ręka do góry, kto chce jeszcze jedną rundę rozegrać. Wybaczcie, ale muszę się dopytać o parę rzeczy jeszcze. No dobra, ja ufam nam, więc jak coś, to remis. Możemy zrobić jeszcze remis i dobra. Się podzielimy, tak? Dobra. No dobra. Nie no, panowie, musicie mi zaufać. Ja tu przyszłem na totalnym wywaleniu. Ja uważam, że już nie ma tutaj impostora. Najbardziej mam pytanie w sumie do czwórki. Co lubisz robić w wolnym czasie? Może jakieś hobby masz? Siedzę w domu, jestem strasznym amatorem. No i gram albo w Ligę, albo Valoranta. A jakie masz rangi? Jak skończyłem akt, to miałem diamenta. Teraz mam platynę, bo dopiero akt się zaczął jakieś 3 dni temu chyba. Trochę gram. Bardzo dużo siedzę na Discordzie, mam tutaj też lepszych znajomych niż tych z Reala. W sensie lepiej się z nimi dogaduję. Dobra, a kogo minujesz? W Lidze obecnie najprzyjemniej mi się gra jakąś Akali na midzie, albo jakimś Yone. Dobra, kochani. Dobra. Został powiedziony jeden graczy. Wybaczcie, ja nigdy nie byłem ligowy, też gram od niedawna. Masz dalej jeszcze to świadectwo tutaj? Tak. Ej. Dobra, no to głosujemy na siebie, kochani. Dobra, to co? Jesteście pewni, że chcecie remis? Ja mam propozycję. Jeżeli wśród nas jest jeszcze Kujon, tym osobom, które zostały, przeleję takiej może 5 dyszek. Czy Kujon się zgadza? Mhm. Okej, dobrze, to skoro Kujon się zgadza, to będziemy głosować. Ciekawe, że Kujon się zgodził, nie? Nie, no panowie, to wejście, no nie. Serio, zaufanie, panowie. Proszę państwa. Mamy decyzję, to było ostatnie głosowanie. Przeszliście przez wszystkie 6 rund i finalnie okazało się, że mamy remis. A teraz dowiemy się, jaka jest prawda o każdym z naszych graczy. Dzień dobry, siódemko. Ja mówiłam prawdę. Tak jest. A jaką masz średnią? 2,78. Następnie odpadła szósteczka. No to ja też mówiłam prawdę, a moja średnia to 2,75. Następnie mamy piąteczkę. Gdzie ma piąteczko? 2,14 pokazuje na telefonie. Enzo nie dowierza. O, nie skujone, nie? W drugiej rundzie nam odpadła jedyneczka. No co, za dużo gadałam i wyjebali, ale miałam 1,77. To prawda.
prawda. Najniższa średnia. No i słuchajcie, zanim się dowiemy, jaka jest prawda o trójce, to ja powiem tak. Ósemka nie pokazał świadectwa. Ma globus z tyłu, jakieś książki. Ma okulary jako jedyny tutaj. Wygląda na kujona. Ja mu zaufałem. Trójeczko, jaka jest prawda? Jest mi bardzo przykro. Mam wrażenie, że był tutaj seksizm. Dosłownie wszystkie dziewczyny wyrąbaliście. Tak, bo mnie w ogóle przyczepiliście się do jakichś matur, więc bardzo mi przykro. Ale mam średnią 5,69. Zgadza się! Proszę państwa, 2,489. Wygrywacie po stówce.